Witamy serdecznie z Londynu. Zapraszamy do oglądania meczu, który dziś odbędzie się na pękającym w szwach od kibiców Stamford Bridge. Na ten mecz zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Minął obrońców, biegnie na bramkę. Sygnalizacja liniowego Azar na spalonym. Christopher Remer. Hiesta. Cesc Fabregas. Willian. Akcję przerywa Cesc Fabregas. Wychodzą do kontrataku. Azpilicueta. Fabregas. Gwizdek spalony. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Willian. To chyba kapitalnie to zrobił. Chyba będzie gol. Łatwa strata wysokim pressingiem zmusili rywali do popełnienia błędu. Hiesta. Hussein. Chyba będzie dośrodkowywał. Strzał głową go nie, ależ obrona fantastyczna. Skrzydłem ruszyli gracze Chelsea. Mają sporo miejsca w bocznej strefie boiska. Zgrywa! Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Piłka opuściła boisko i za chwilę wznowi bramkarz. Gabrielsen. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Strzela! No! Ryzykował uderzeniem z tego kąta i się przeliczył. Trochę zabrakło techniki. Uderzenia z takiego kąta muszą być idealne, ale zabrakło naprawdę niewiele. Podanie Fabregasa niestety przejęte. Genialne podanie. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Dobre, dalekie wybicie. Będzie rzut rożny. To dla nich pierwsza taka okazja w meczu, a nie wiadomo, czy będą kolejne. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Eden Hazard. Chelsea atakuje wzdłuż linii bocznej boiska. Sporo wolnej przestrzeni, co z tego wyniknie? Zablokowane to podanie, piłka odbita od rywala. Jorginho. Cesc Fabregas. Niepilnowany kolega w polu karnym, do niego dogranie. Ach, dobrze teraz interweniował. Świetnie ustawiony bramkarz. Tak jest, w ostatniej chwili uratował swój zespół przed stratą bramki. Dogranie piłki z rzutu rożnego. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Mogą teraz skarcić rywali. Przeciwnicy zdążyli już wrócić, ustawić obronę. Dobrze, przebił się. Morata! Było blisko, a jednak słupek. Piłka wciąż grze. Ależ pechowe podanie i strata. Uderzenie. Piłka znowu odbija się od bramki i pozostaje w grze. Ach, sporo szczęścia miał teraz bramkarz. Centymetry i piłka wpadłaby do siatki. Wydawało się, że piłka wyląduje w siatce, ale tylko obił aluminium. Gdyby to wpadło, objęliby prowadzenie. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. No, może być groźnie. Okazują mu się partnerzy. Skutecznie przerwali tę akcję. No, udało się przejąć. Znalazł się na czystej pozycji.
No nie, no nie wierzę. Mając przed sobą tylko bramkarza, tak spudłować? Mocno uderzył, ale precyzji zabrakło zupełnie przy tym strzale. To byłby ładny gol, gdyby piłka nie minęła bramki o lata świetlne. Hazard. Fabregas. Morata. Gol! No i mamy 1-0. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie goniła wynik. Przysłuży się to dramaturgii spotkania. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. Vegard Forren. Hussein. Hiesta. Przejęli piłkę, popatrzmy. Wychodzą do kontrataku. Willian. Zaskoczyć nie zdołali, ale wciąż utrzymują się przy piłce. Dobrze, do przodu. I będzie aut blisko pola karnego. Willian. Morata. Ach, szkoda, strata. Jest szansa na kontratak. No, obrońcy się pięknie spisali. Ten spalony był naprawdę minimalny. Chociaż i tak nie było większych szans na akcję bramkową. Jorginho. Kante. Fabregas. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Willian. I piłka wybita do przodu. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Willian. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Babacar Sarr. To może być wyrugająca bramka. Tak, tak, piłka w siatce. Mamy wyrównującą bramkę. Pięknie tutaj dzisiaj grają. A przypomnijmy, że przed meczem nikt nie dawał im cienia szansy. Faworyt był tylko jeden. Co daje gra zespołowa? Duch walki i motywacja. No i mamy tutaj bramkę z zaskoczenia. Mało kto spodziewał się sukcesu, mimo sporej liczby oddanych strzałów. To prawda, lecz mimo kiepskiej opinii drużyna świetnie sobie radziła w tym meczu. I mamy wyrównanie w tym meczu. 1-1. Morata. No tu bramkarz nie miał wielkich... Remis po pierwszej... I zaczęli drugą połowę meczu. Morata. Willian. Morata. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. To może dać prowadzenie. Ależ była sytuacja na strzelenie gola. Szkoda, spalony. Kante. Znowu celne podanie tego zawodnika. Kante! Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. Dobre 45 minut, ważna bramka. Choć pewnie ma do siebie żal, bo gdyby drugi strzał wpadł do bramki, zamiast się od niej odbić... Ma rację arbiter, był spalony, minimalny. Cesc Fabregas. Robi się niebezpiecznie. Eden Hazard. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Piłkarze Chelsea wywalczyli rzut rożny. Rüdiger. I zmarnowana szansa. Bramkarz bez najmniejszych problemów. Cały stadion na chwilę zamarł, bo strzały z takiej odległości rzadko nie kończą się bramką.
Morata. Willian. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Nie dał rady obrońcy. Udało mu się minąć obrońców. Hazard. Morata. Willian. Kante. Jorginho! Ależ znakomicie obronił. Chelsea wykona za chwilę rzut rożny. Wrzutka w pole karne. Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Willian. Ma z kim rozegrać tę akcję. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. Babacar Sar. Hiesta. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Ten strzał może im dać prowadzenie. I jest rzut rożny dla Chelsea. William! Publiczność zagrzewa ich teraz głośnym dopingiem. Bramka od dłuższego czasu wisi w powietrzu. Morata! Będzie kolejny rzut rożny. Hazard ładnie z rzut rożnego. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Ależ go tam poturbował. Sędzia chyba nie będzie miał wyboru. Spóźnił się z tą interwencją. Będzie rzut wolny. Fatalna sytuacja. Przyznasz, Darek, czerwona kartka, a za chwilę jeszcze możliwość straty bramki po rzucie wolnym. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. No, zaskakujące. Trener decyduje się wymienić aż 3 zawodników. Przybliżyli się obrońcy w murze, a sędzia nie reaguje, nie ma nawet żółtej kartki. Wszyscy się teraz podnoszą, bo Eden Hazard potrafi zagrozić z tego miejsca. Goście coraz mniej mają czasu. Eden Hazard! Niewiele brakowało, ale z daleka trudno jest dokładnie trafić. Odważył się strzelać z takiej odległości i to była dobra decyzja. Eden Hazard. Morata. Jest zawodnik na czystej pozycji. Hazard. Gol, bramka. Zdecydowanie zasłużone prowadzenie w tym spotkaniu. Zespół przeważał w niemal wszystkich elementach. Brakowało tylko przewagi bramkowej, ale doczekali się. Trafił w słupek, miał sporo szczęścia. Piłka odbiła się i wpadła do bramki. Mamy gola. Całe szczęście, bo to była bardzo ładna bramka, a przecież piłka mogła wyjść w pole i mówilibyśmy o straconej szansie. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Morata. Górna piłka na dojście do Giru. Będzie miał miejsce. Giru! Ależ był blisko. Pięknie popędził na bramkę rywali. Zabrakło precyzji. Powinien zachować koncentrację i spokój do końca. Hazard wprost do rywala. Kante. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Morata. No i strata piłki. Azpilicueta. Dobrze się pokazał. Uderzenie w stronę bramki. Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich ulubieńców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. Hazard.
poświęceniem. Świetna, pewna interwencja. Jęk zawodu kibiców rywali. Nie dawali przeciwnikowi spokoju i zmusili ich do błędu. Rywal stracił piłkę. Kovačić. Jeszcze 7 minut regulaminowego czasu gry. Hazard. Andreas Christensen. No, przejął, ale nie opanował piłki. Nikt teraz nie przeszkadza. Nie zdążył za nim. Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. Morata. Piłka trafia do przeciwników. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Giroud. No, zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki. Spalony. Spotkanie jest bardzo wyrównane. Niewiele do końca, ale nie ferowałbym tutaj jeszcze wyroków. Hussein. Może to być ostatnia akcja w tym meczu. Mają jeszcze szansę, by doprowadzić do remisu. Haugen. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Ostatnie 60 sekund. Tyle dzieli nas od gwizdka kończącego drugą połowę spotkania. Olivier Giroud. Kante! Znakomicie bramkarz. Duże brawa za tę interwencję. Sędzia gwizdze po raz ostatni. Zacentrowany.